Eny! Co jest teraz? Oj, weź! Umówiłam się z Mikołajem jakieś 2 tygodnie temu, bo wydawał się jakiś nieswój. Jeszcze na imprezie potwierdzał mi termin, mówił mi, że będzie, że dziękuję, że chce się z nim spotkać. I co zrobił? No co? Nie przyszedł! Godzinę na niego czekałam, stałam, dzwoniłam i nic, zero odzewu! Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. W ogóle to on zaproponował to spotkanie. Gadaliśmy jakoś na imprezie, wydał się przygnębiony, więc pytałam się, czy wszystko w porządku. Ale nie chciał nic mi powiedzieć, powiedział, że wszystko opowie mi, jak spotkamy się na spokojnie. W zeszłym tygodniu on nie mógł, bo miał jakieś sprawy związane chyba ze studiami, a w tym tygodniu ja nie mogłam, bo miałam 4 kolosy. No więc umówiliśmy się na dzisiaj. Nie przyszedł. Nie! Może coś mu wypadło? Tak, chyba mózg. Co ty taka cięta dzisiaj? Chcesz herbatę? No bo wiesz, martwię się o niego, bo ostatnio ma trudny czas, a on stawia takie coś, jakby... Hej, ale z tego co wiem, to on nie jest takim typem człowieka, który tak totalnie olałby to spotkanie. Albo który by zapomniał. Nie wiem, myślę, że coś serio ważnego musiał mu wypaść. Nie musi do ciebie odezwać. Poczekaj do wieczora. Na pewno zadzwonisz przed rosinami. Jak zagrasz bardzo rozgniewaną, to może nawet kupi nam czekoladki. Nam? Tak tylko mówię. A co, nie podzielisz się? Podzielę. Dzięki. Ania? Tak? A co jeśli coś mu się stało? Nie dzwonił jeszcze? Nie wiem, może miał wypadek, albo ktoś go pobił, albo nie wiem. Ej, no spokojnie. A jak myślisz? Nie, sądzę, że to nie to. Wiesz, jest już późno. Pewnie jest mega zajęty, nie wiem, padł mu telefon, dlatego nie mógł się do ciebie odezwać. Albo jest głupi. Tak, to na pewno. Jutro na pewno się wyjaśni, a teraz też powinnaś iść już spać. To nie wszystko, nie? Przepraszamy. Nie ma takiego numeru. Sprawdź numer i spróbuj po... Przepraszamy. Nie ma takiego... Co? Mikołaj! Mikołaj! Aż ty skubany. Wyprowadził się? Nie widziałem go kilka dni, ale nie sądziłem, że... Jak? Tak, pan Mikołaj już tam nie mieszka. Kilka dni temu zadzwonił do mnie i wypowiedział umowę. Chwilę porozmawialiśmy. Mówił, że musi coś zmienić. Coś zmienić? Tak. Przeprowadzić się, zmienić. Nie wspominał nic więcej. No dobrze. Dziękuję. Do widzenia. Pani Asia mówi, że się wyprowadził kilka dni temu,
ale nic więcej nie wie. No mi też nic nie mówił. Sorki. No i faktycznie, miałaś rację. Nie ma takiego numeru, nie ma jego konta na fejsie. Nic. I oczywiście mi też nic nie powiedział. Nic? Pojechał bez słowa? Nie mówiąc nawet swojemu najlepszemu przyjacielowi? Co ostatnio jest z nim nie tak? Dużo, wiesz. To w ogóle nie był jego rok. No wiem, ta cała sprawa ze studiami. No, ze studiami, z rekrutacją. Rekrutacją? Rekrutował się do takiego projektu animatorskiego, co to mówił, że będzie super, że będzie mógł sprawdzić swoje siły. Ja nic nie wiem. No jasne. Ja to musiałem pewnie z niego przypadkiem kiedyś wycisnąć, tak to sam to by nie powiedział. A może... Może bał się po prostu powiedzieć? No ale chyba przecież wie, że zawsze może na nas liczyć, nie? Tak, chyba wie, ale... Ale może po prostu się boi, albo... Albo nie wierzy w siebie. W sumie trochę go rozumiem. Tak rzeczy się walą, to... Naprawdę nie jest łatwo z kimś o tym porozmawiać. Hej. Nie gniewaj się na niego, że nie potrafił. Wiesz, spróbuję potem zadzwonić do jego rodziców. Może od nich się dowiem czegoś więcej. Dobrze. Daj znać, co powiedzą. No jasne. Tam. Hej, wiem, że nie powinienem tak dawać ci znać, ale chyba inaczej nie jestem w stanie. To nie był mój dzień, ani miesiąc, ani tym bardziej rok, co zresztą sama wiesz. Wyrzucili mnie i z pracy, i z biotechnologii. Nie dostałem się na grafikę. Brałem też udział w takim konkursie dla początkujących animatorów i zawaliłem sprawę. I nie umiem już normalnie rozmawiać z innymi. Nie wiem, co mam ludziom mówić, bo wszystko, co robię, to narzekam i się użalam. A nie chcę tak. I nie umiem, nie wiem, i nie mam siły tego naprawić. I już nawet mi się nie chce. Dlatego wyjadę. Gdzieś, ale nie chcę mówić gdzie. Wybacz, że nie dałem rady, że nie potrafiłem dać sobie pomóc. Nie umiem już tu dłużej być. Wrócę, jak tylko będę zdolny. Będę tęsknić. Mikołaj.